Jestem w troszeczkę niezręcznej sytuacji z jednego prostego powodu, że nie będę mówił o swoich wynikach, bo być może one są nieistotne, natomiast będę opierał się na literaturze. I mam, tak, przyszło mi takie przemyślenie, że za niedługo na naszych zjazdach będziemy transmitować operacje otwarte w tętniakach aorty po to, żeby pokazać, jak one wyglądają, a nie operacje stengraftów fenestrowanych lub braczowanych. Tak idzie medycyna i tak to będzie wyglądało najprawdopodobniej. Aczkolwiek wiedza, która jest potrzebna do tego, żeby zakładać stengrafty, w moim rozumieniu wiedza jest przede wszystkim oparta na operacjach otwartych. Proszę Państwa, jakie mamy powikłania? Wiadomo, że te powikłania podzielimy sobie na powikłania wczesne i powikłania późne i tymi się późnymi powikłaniami musimy zająć. Chciałbym tutaj przede wszystkim wspomnieć o najgorszym powikłaniu, którym jest przyspieszona śmierć chorego w wyniku powikłań wszczepienia protez w tętniakach aorty. Druga rzecz, przetoki do przewodu pokarmowego, które wynikają z zakażenia graftów, które są niestety w większości śmiertelne. Mało kto może się pochwalić dobrymi wynikami w leczeniu tych chorych z wielu różnych względów, zarówno z tego, jak w jakim stanie ci chorzy przyjeżdżają do nas i później z powodów samych trudności operacyjnych. Tutaj chciałbym przedstawić badanie z 2010 roku, Państwu na pewno bardzo dobrze znane, ale tylko kilka szczegółów. Tutaj nie można się odnieść tylko do samych operacji otwartych, nie porównując ich do operacji wewnątrznaczyniowych. To by było w dzisiejszych czasach niepełne, dlatego też pozwolicie Państwo, że część rzeczy będzie siłą rzeczy, będzie to porównanie. Badanie IWAR, które zakładało taką samą liczbę chorych, taką samą, praktycznie tak samo ci chorzy byli sklasyfikowani, tak samo byli dobrani w obu grupach, żeby uniknąć forowania jakiejkolwiek metody. Proszę zwrócić uwagę na śmiertelność ze wszystkich powodów. Tutaj w nawiasach jest wskaźnik na 100 osób na rok, także proszę tego nie traktować jako procenty. I tutaj drugie zaznaczenie dotyczy śmierci chorych z powodów powiązanych z tętniakiem, powiązanych z wszczepieniem protezy lub endograftu. Proszę Państwa, tutaj procent chorych w ciągu 8 lat obserwacji, który przeżył, zarówno przeżycie chorych w stosunku do samej operacji, jak i w stosunku do choroby. Następna rzecz to, jakie były komplikacje w obu grupach. I tutaj też nie uniknę powikłania. Powikłania w grupie wewnątrznaczyniowej, to co zaznaczył pan profesor Schmidt, są zdecydowanie większe, wybijające się w stosunku do operacji otwartych, tak jak i reinterwencje, które, jak Państwo widzicie z tego wskaźnika, też przypominam, to nie jest procentowy, tylko na 100 osób na rok, 5 do 1 do 1,7. Proszę Państwa, i tutaj przeżycie to chorzy, którzy byli bez komplikacji w metodzie otwartej, w metodzie endowaskularnej w ciągu 8 lat oraz chorzy, którzy mieli reinterwencję. I konkluzja z tego badania jest dosyć kontrowersyjna, zwłaszcza dla tych, którzy uważają, że operacje wewnątrznaczyniowe są zdecydowanie korzystniejsze dla pacjentów niż dla pacjentów i dla chirurgów także. Są po prostu zdecydowanie łatwiejsze poza tymi, które w tej chwili się rozwijają, czyli powyżej tętnic nerkowych. Proszę Państwa, ostatnie doniesienie ze zjazdu chirurgów amerykańskich. Problem dotyczył tego, jaka metoda jest lepsza dla chorych ze średnio ciężką niewydolnością nerek oraz z ciężką niewydolnością nerek, proszę zobaczyć, czyli średnio ciężka niewydolność nerek, gdzie EGFR jest 30 do 60 ml na minutę
i ciężka, gdzie GFR jest poniżej 30 ml na minutę. Okazuje się, że tak naprawdę tutaj jest zdecydowanie lepsza metoda, wydaje się lepsza metoda wewnątrznaczyniowa niż otwarta, ale też tutaj pewne aspekty trzeba brać pod uwagę, które z kolei nie przekonają nieprzekonanych. Kwestia klemowania aorty, czy nadnerkowo, czy podnerkowo. Tutaj badanie pokazujące przede wszystkim komplikacje, zdecydowanie komplikacje w metodzie klemowania nadnerkowego, która też się wiąże z tym, że to wymaga dodatkowych graftów do tętnic brzusznych i do tętnic nerkowych. Ma na pewno wpływ na ilość powikłań i tutaj jest to zdecydowane, przede wszystkim wysuwają się na pierwszy plan powikłania pod postacią niewydolności nerek pooperacyjnej i powikłań płucnych. Kolejne badanie dotyczące chorych, którzy są w wykazie największego płatnika w Stanach Zjednoczonych, czyli Medicare, i proszę Państwa, przeżycie chorych po operacjach otwartych, po operacjach wewnątrznaczyniowych jest bardzo podobne. Nie ma tutaj, wiem, już będę kończył. Dlatego wszystkiego może nie przekażę, natomiast jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na procent powikłań po operacjach otwartych, po operacjach wewnątrznaczyniowych. Nie będę już tego komentował, proszę zobaczyć, że zdecydowanie jednak mniej chorych ma powikłania po operacjach otwartych. I właściwie na zakończenie chciałem powiedzieć, że to jest temat rzeka i to jest temat, który wymaga dokładnych rejestrów, których nie ma w Polsce, i też poza rejestrem zapadalności na tętniaka aorty zdecydowanie by się przydało, zdecydowanie byłoby to dobre, abyśmy mieli pojęcie o tym, jak to się u nas kształtuje. Dziękuję bardzo.